Pogoń FM w Radiu Szczecin. Zaprasza Daniel Trzepacz. Sponsorem programu jest właściciel marki CITO odszkodowania.pl. Auta zastępcze z OC sprawcy, odkup szkód, kredyty frankowe. Szczecin Szeroka 61/1. Tydzień temu mówiłem wam o tym, że piłkarze Pogoni Szczecin rozpoczęli właśnie obóz w Opalenicy, a dziś ten obóz powoli dobiega końca. W niedzielę piłkarze Dumy Pomorza wyruszą w kierunku Szczecina po 10 dniach pracy w miejscowości zlokalizowanej w Wielkopolsce. Zanim jednak do tego dojdzie, podopiecznych Jensa Gustafsona czeka trzecia gra kontrolna. Dziś o godzinie 18 Pogoń zmierzy się z Banikiem Ostrawa. Pierwszy mecz sparingowy w Opalenicy Pogoń rozegrała w ostatnią niedzielę. Zmierzyła się z Sigmą Ołomuniec. W spotkaniu testowym nie wzięli udziału Rafał Kurzawa, Fredrik Ulvestad oraz Benedikt Cech. Pierwszy celny strzał w meczu oddali rywale. W 7 minucie Wout Hanel uderzył sprzed pola karnego wprost w Kożokaru. W 14 minucie przeciwnicy wyszli na prowadzenie. Podanie w nasze pole karne z prawej strony boiska perfekcyjnie wykończył Jan Navratil. W 21 minucie niezłą okazję, aby podwyższyć prowadzenie Sigmy, miał Muratila. Przy jego strzale dobrze interweniował nasz golkiper. W 40 minucie spotkania swoją szansę mieli portowcy. W pole karne zespołu z Czech zagrywał Gamboa, a tam obrońcy nie pozwolili dojść do pozycji strzeleckiej Walkwistowi. Chwilę później Wędrychowski zagrał w kierunku Kulurisa, a ten spróbował strzału przewrotką, ale nie trafił w piłkę. Na drugą część gry portowcy wyszli w zgoła odmiennym zestawieniu. W bramce pozostał jedynie Valentin Kożokaru. W 54 minucie po dograniu w naszą szesnastkę strzałem głową popisał się Lukas Julis, ale uderzenie napastnika było niecelne. W 60 minucie w doskonałej sytuacji znalazł się Biczachcian. Ormianin ograł w polu karnym dwóch graczy Sigmy, a potem uderzył z bliskiej odległości, ale został powstrzymany przez bramkarza. Zaraz potem indywidualną, zakończoną minimalnie niecelnym strzałem akcję przeprowadził Paryzek. W 78 minucie Wahan próbował zaskoczyć bramkarza Sigmy strzałem z dystansu, ale Kutny na raty wybił to uderzenie. Dwie minuty później Ormianin przeprowadził następną akcję indywidualną, jednak finalnie został wyblokowany przez obrońców. W 84 minucie portowcy w końcu wyrównali piłkę do siatki rywali, od słupka skierował Patryk Paryzek. Mecz zakończył się wynikiem 1-1. Druga gra kontrolna miała miejsce w środę, a portowcy zmierzyli się z dobrze sobie znanym Piastem Gliwice. Do pierwszej dobrej okazji w meczu doszli rywale. W trzeciej minucie Jorge Felix niecelnie uderzył z powietrza po dośrodkowaniu z prawej strony boiska. W dziewiątej minucie pierwsze uderzenie oddali z kolei portowcy. Wojciechowski próbował zaskoczyć Placha strzałem z dystansu, ale zabrakło mu precyzji. W dziewiętnastej minucie w świetnej sytuacji znalazł się Michael Amejał. Zawodnik Piasta stanął oko w oko z Krzysztofem Kamińskim. Górą z tego pojedynku wyszedł nasz bramkarz. W 34 minucie ponad naszą bramką uderzał z rzutu wolnego Michał Chrapek. Swoją przewagę w pierwszej połowie rywale zaznaczyli w 41 minucie. Wówczas do naszej siatki piłkę skierował Tomasz Huk. Pogoń miała szansę wyrównać jeszcze przed przerwą, ale Ulvestad uderzył głową wprost w ręce Placha. Na drugą połowę obie drużyny wyszły w zupełnie innych zestawieniach. Jeśli chodzi o portowców, to w bramce pozostał jedynie Krzysztof Kamiński. Do pierwszej sytuacji strzeleckiej doszliśmy w 51 minucie. Paryzek uderzył głową wprost w ręce bramkarza rywali. W 60 minucie dwukrotnie na bramkę Piasta uderzał Biczachcian. Najpierw z ostrego kąta bezpośrednio z rzutu wolnego, ale piłka trafiła w mur, a następnie niecelnie przy próbie poprawki. W 78 minucie w nasze pole karne wpadł z piłką Damian Kądzior. Mocny strzał sześciokrotnego reprezentanta Polski wybronił Kamiński. W ostatnich minutach portowcy przycisnęli rywali, ale nie zdołali doprowadzić do remisu. Ostatnią dobrą okazję stworzył dla nas Biczachcian, który uderzył sprzed pola karnego minimalnie ponad bramką ekipy z Gliwic. Co po meczu do powiedzenia miał trener Jens Gustafsson? First of all, we used two different elevens in first and second half, like we did previous game against Sigma. Podobnie jak we wcześniejszym meczu z Sigmą, w obu połowach wystawiliśmy do gry inne jedenastki. Co do naszego występu, to pierwsza połowa była słaba. Źle czytaliśmy grę, brakowało nam jakości przy operowaniu piłką, brakowało naszej grze jakiegokolwiek tempa. W drugiej połowie pokazaliśmy kompletnie inną twarz. Dużo lepiej kontrolowaliśmy tempo, byliśmy agresywni w defensywie, dużo ciężej pracowaliśmy jako drużyna. Jestem bardzo rozczarowany pierwszą połową i bardzo usatysfakcjonowany drugą. Moim zdaniem pokazał się z bardzo dobrej strony. Uchronił nas przed utratą gola, zwłaszcza przy kontratakach. Pokazał też dużo jakości przy operowaniu piłką od tyłu. Jego przyjście do nas to świetny ruch. Do audycji Pogoń FM wracamy po chwili przerwy. Pogoń FM w Radiu Szczecin. Sponsorem programu był właściciel marki CITO odszkodowania.pl. Auta zastępcze z OC sprawcy, odkup szkód, kredyty frankowe. Szczecin Szeroka 61/1. Pogoń FM
w Radiu Szczecin. Zaprasza Daniel Trzepacz. Sponsorem programu jest właściciel marki CITO odszkodowania.pl. Auta zastępcze z OC sprawcy, odkup szkód, kredyty frankowe. Szczecin szeroka 61/1. Jedynym nowym nazwiskiem z doświadczeniem w kadrze portowców jest Krzysztof Kamiński. Golkiper w barwach Pogoni rozegrał pełne 90 minut w sparingu z Piastem Gliwice. Portowcy ten mecz przegrali 0-1, ale bramkarz pozostawił po sobie bardzo solidne wrażenie. Przy golu dla rywali nie miał wiele do powiedzenia, a w kilku innych sytuacjach świetnie powstrzymywał rywali przed kolejnymi trafieniami. Jak on sam podsumowywał to spotkanie i pierwsze dni spędzone w klubie? Tak, bo czy mogę być zadowolony? Ogólnie bardzo dobrze się czułem, więc to jest dla mnie pozytyw. Dosyć ciężko pracujemy, więc na pewno to jakiś ślad zostawię, ale tak jak powiedziałem, czułem się przygotowany do tego występu. Jak na pierwszy występ, całkiem przyzwoicie. Szkoda, że nie udało się utrzymać czystego kąta, zwycięstwa, ale pracujemy nad tym. Mhm. Zgadza się, no, wygrali dzisiejsze spotkanie, więc gratulacje dla nich, aczkolwiek to jest taki moment, że drużyny testują różne rozwiązania, próbują nowych rzeczy, więc tak było też dzisiaj. Udało im się strzelić tą jedną bramkę więcej od nas. Szkoda. Mhm. W zespole czuję się bardzo dobrze, chłopaki mnie świetnie przyjęli od początku, od pierwszego dnia. Wszyscy byli otwarci i z uśmiechem mnie powitali. Coraz lepiej się instaluję w zespole, o tak bym to nazwał. W Opalenicy jestem po raz pierwszy na obozie. Nie miałem nigdy tej przyjemności. No, jestem zadowolony, warunki są świetne, boiska są naprawdę bardzo dobrze przygotowane. Pogoda też dopisuje. Nic tylko pracować i walczyć. No jasne. Zdaję sobie sprawę, jakiej klasy jest mój kolega i zamierzam na niego jak najmocniej naciskać i sprawiać, żeby czuł na plecach oddech, co zmusi go jakby do podnoszenia umiejętności, tak samo jak i mnie. Rywalizacja w zespole jest potrzebna na każdej pozycji i tak też jest w tej chwili. Przed Pogonią ostatni mecz testowy w trakcie obozu w Opalenicy. Portowcy zagrają dziś o godzinie 18 z Banikiem Ostrawa. Skład Banika, podobnie jak naszego poprzedniego rywala Sigma Łomuniec, w głównej mierze opiera się na piłkarzach z Czech. Najbardziej wartościowym zawodnikiem drużyny jest jednak 21-letni Słowak Tomasz Rigo. Obecnie piłkarz wyceniany jest przez portal Transfermarkt na 2 miliony i 200 tysięcy euro. Przeciwko Pogoni na pewno nie zagra, gdyż wraz z reprezentacją swojego kraju przebywa na Euro 2024 w Niemczech. Ciekawe postaci w drużynie z Ostrawy to także ofensywny pomocnik Matej Sin, wyceniany na 1,5 miliona euro, czy napastnicy Dawid Buchta i Everton, obaj wyceniani na 1 miliona i 200 tysięcy euro. Wartość całej kadry Banika to blisko 15 milionów euro. Wiele wskazuje, że przy okazji sparingu z Banikiem trener naszej drużyny Jens Gustafsson poza Rafałem Kurzawą będzie miał do dyspozycji wszystkich graczy. Wyłączając Kurziego, jako jedyni w meczach testowych ani minuty nie rozegrali dotychczas młodzi piłkarze wywodzący się z Akademii. Maksymilian Jóźwiak, Oliwier Siniawski, Martin Rachubiński, Michał Osowski i Nathan Waligura. Zobaczymy, czy na którego z nich szwedzki szkoleniowiec zdecyduje się postawić w sobotę. Transmisję ze sparingu z Banikiem Ostrawa klub planuje przeprowadzić w sieci. Znajdziecie ją na stronach związanych z Pogonią, a ja więcej o tym spotkaniu i jego przebiegu powiem Wam za tydzień w kolejnej audycji Pogoń FM w Radiu Szczecin. Do usłyszenia. Pogoń FM w Radiu Szczecin. Sponsorem programu był właściciel marki CITO odszkodowania.pl. Auta zastępcze z OC sprawcy, odkup szkód, kredyty frankowe. Szczecin szeroka 61/1.